Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku. Od razu rozpoczynamy wyścig, odcinku oczywiście Forza Horizon. Dzisiaj myślę, uda nam się przejechać wyścigi właśnie. Tutaj, w tej klasie samochodów. Ja tutaj standardowo, wiecie lub nie, chyba startuję. Ktoś mi właśnie przed chwilą opublikował się odcinek tam... czwarty Forzy czy który? Ja teraz wykorzystam sobie tą sytuację, żeby właśnie strzelić focie tylu tutaj kurwa aut, ilu dam radę. Zobaczymy, czy którykolwiek jest nowy. A, jeden. Dobra, trudno, może być. Kontynuujmy. Nie. Tak, teraz wychodzimy z trybu fotografowania. Gaz do dechy i jedziemy przed siebie. Dobra. Dobrze, że to tutaj tak w miarę działa, bo są gry, w których to działa na tyle chujowo, że powiedzmy, jak się wychodzi z jakiegoś menu, jest tam na przykład wczytywanie gry i się trzyma gaz do dechy, to on nie załapie tego gazu, póki nie naciśniemy go jeszcze raz, będąc już, wiecie, w wyścigu. I to strasznie zsie, bo trzeba dokładnie w momencie, w którym... no, nie da się odrobić tej straty przyspieszenia tak naprawdę, albo jest to cholernie trudne. Dlatego jeżeli to gra po prostu wykrywa jeszcze zanim się gra zacznie, że już trigger jest naciśnięty i kontynuuje to przyspieszanie, to jest jedyna sensowna opcja. No ale okej, bo zaczynam się tutaj rozgadywać o jakichś meandrach systemów działania gier, a my tu mamy wyścig do wygrania. Hardkorowy wyścig przełajowy. Jak na razie idzie mi chyba całkiem nieźle. Jak tylko nie przydupcę w jakąś tutaj stodołę, którą właśnie mijam, albo w tego gościa. Może ktoś z nich tam przypierdzieli. Byłoby miło, cieszyłbym się. Nawet jakby, nie wiem, umarł któryś. To dla mnie to nie ma różnicy, mogą ginąć. O nie, bele! Kurwa, bele potrafią spowolnić. Bele się da przesunąć, ale wymaga to cholernie dużo siły. I... no i potrafi ostro zmniejszyć nam prędkość samochodu. Tutaj rozdupcamy jakieś w ogóle krzaczory. Niszczymy wszystko, co na naszej drodze. Staram się rozpieprzać jakieś krzaki czy barierki i tak dalej, żeby podtrzymywać ten mój mnożnik tutaj punktów, co by, wiecie, jak najszybciej zdobywać te pieprzone zalety. To się nie udało. Trzeba tutaj trochę zwolnić. Okej, idealnie. Zalety się nam przydadzą, bo ja chcę już lepsze wheelspiny. Od teraz je oszczędzamy i sobie pokręcimy jak szaleni, kiedy wreszcie będą, powiedzmy... nie wiem, na jakiej zasadzie będzie działała ta umiejętność, że nie wiem, będą częściej lepsze nagrody, że nie będzie takich chujowych nagród, zobaczymy. I wtedy sobie pokręcimy po prostu jak szalenie, jak to wreszcie odblokujemy. Jehej! Przedopcyłem tam w kogoś! Niezła jazda! Kamera na potrąconego, losowego gościa z ruchu ulicznego, tak? Jaki ja miły jestem. Już 21 level, nie? Źle, progresujemy do przodu. Nie da się inaczej progresować, co? Tak coś czułem. Zebrany PD. No, nie ma levela, o cholera. Nie, dziękuję, podziękuję za rywala. Okej. Gdzie mam kolejne nasze wyścigi, kochane? Tutaj wyścig wzdłuż szlaku. Cóż to oznacza, że wyścig wzdłuż szlaku? Tutaj mamy oczywiście rajd przełajowy, a tutaj też rajd przełajowy. Zobaczmy ten wyścig wzdłuż szlaku. Nie jestem pewien, jak to będzie konkretnie wyglądało. Wróćmy do tego. Można oczywiście wyłączyć, a wtedy będzie nuda. Weźmy base. O, była tam tablica, której nie rozbiłem, ale już mi się... nie chcę tam cofać. Jestem ponad to. Wiesz, gdzie ja skręcę? Skręcę w lewo i to tak, kurwa, może nie w drzewo. Zresztą mogę sobie cofnąć. Nie, to nie pyknie. Zamiast tam nawracać jak pojebany. No żeż chuj by to pochłonął, no! Jestem tragiczny po prostu. Nieważne, już jedziemy ku naszemu celu. Tak, wiem, że najprawdopodobniej było to cholernie niegramatyczne. Weź udział w zawodach. Trawa mi zasłania auto, jeszcze z niskiej jakości. Auto takie piękne, fuck.
Nie wiem, jak oni to zrobili w tej grze, po prostu każde auto wygląda pięknie. Takie zbliżenia miodnie jest, tak, miodnie. Ten fajny kawałek. Rozpocznijmy. A, i ktoś powiedział, że jeżeli w ogóle mamy napęd na 4 koła, to można cisnąć gaz do dechy. Właśnie wykorzystałem tą poradę, dziękuję ci widz z czarnym awatarem i białymi napisami. Niestety pamiętam, że miałeś tam dość skomplikowany nickname, którego nichu ja się nie nauczyłem specjalnie na potrzebę pozdrowienia cię, ale pewnie będziesz wiedział, o co chodzi. Pod czwartym odcinkiem Forzy dużo osób mi tam pisało właśnie dzisiaj, że o, każde auto, jakie dasz radę, upgrade'uj do klasy w ogóle S2, najlepsze upgrade'y. A on bardzo wyraźnie zaznaczał, że to jest bardzo chujowa porada i powiedzmy zgadza się to z takim moim wewnętrznym przekonaniem, że nie każde auto warto upgrade'ować do klasy, która stawia na szybkość i lekkość, ponieważ do właśnie na przykład rajdów przełajowych będzie totalnie chujowe. Taka klasa jest dobra do tego, żeby mieć na przykład jakieś super samochody, nie? Tutaj jakieś hardkorowe zakręty, ale fajna trasa. No, dlatego też myślę, że ewentualnie będę mógł się pokusić o to, jak będę jeździł jakimiś super samochodami, typu właśnie tym... Veneno to było? Nie Veneno. Nie pamiętam już. O, Jesus, nie wyhamowałem dość dobrze. Ale nawet jeśli, to ja już to mówiłem wielokrotnie, że mi tutaj też widzowie pisali, że umiejętności przeciwników, a raczej ich samochody, się dopasowują do tego, czym my jeździmy. Więc nie ma większego sensu tak naprawdę w ogóle tuning. Tuning jest tak właśnie dla naszego własnego przekonania, powiedzmy, albo dla kogoś, kto chce sobie przy tym wszystkim pogrzebać, gdyż przeciwnicy automatycznie będą mieli tak samo dobre auto jak my, tylko oni po prostu chujowo jeżdżą. Dlatego my wygrywamy tutaj, nie? Przynajmniej ja wygrywam. I... No i w tym sęk. W tym po prostu sęk, że po co upgrade'ować, skoro i tak ten upgrade nam nie da przewagi nad przeciwnikami. Inaczej by było, gdyby każdy wyścig tutaj albo każde mistrzostwa, im dalej jesteśmy w grze, miało określony poziom trudności. Bylibyśmy zmuszeni na przykład zebrać trochę hajsu, żeby sobie zupgrade'ować nasze autko, bo po prostu nie da rady. Tak jak to na przykład pamiętam było w Need for Speed Most Wanted. Trzeba było mieć fajne autko i to dobrze zupgrade'owane, żeby podołać jakiemuś tam rywalowi z tej czarnej listy, z której sobie skreślaliśmy ludzi, nie? Tak to działało w Need for Speed Most Wanted i to było fajne. No bo bez jakichś upgrade'ów po prostu kogoś nie pokonamy. Tutaj zawsze ten poziom jest wyrównany z tego, co z mojego researchu, który zdążyłem zrobić. Więc upgrade'owanie jest tak bardziej dla nas niż dla naszych osiągów. A może nie, kto wie, no ja się tutaj nie znam. Bazuje tak naprawdę, wszystko co mówię o tej grze bazuje i na waszych komentarzach i na takim, powiedzmy, moim własnym myśleniu o tym, jak na to patrzę. A! Dobra, nie pykło w drzewo. Tyle dobrze. Super przedwczesny drift. A, wjechać tyłem na metę. Źle prowadzisz, stary. Zaczynasz wyrabiać sobie markę. Już dawno jestem marką, bitch. Kontynuuj. Coraz wyższe levele z nami jeżdżą, to mi się podoba. Całe auto brudne. To też mi się, nie, to już mi się mniej podoba. Chociaż wygląda tak. Widać, że jest po przejściach. No, 8000 expa za wyścig, to mi się podoba. No, mamy Willy Spina, ale nie będziemy go zużywać. Mam nadzieję, że gra nie będzie mi o tym przypominała co po prostu 10 sekund. Bo jeżeli tak, to się po prostu zdenerwuję. Byłoby miło, gdyby gra dała spokój po prostu. Słuchacie radia Base Arena, oficjalnej stacji festiwalu Horizon. No, nie ruszamy po nagrodę, ruszamy na kolejny wyścig, rajd przełajowy przed nami. Za 200 metrów skręć w prawo. Wypatruję znaczków tutaj. Skręć w prawo. Skręciłem, czego chcesz? Skręć w lewo. Bitch, please. Za 200 metrów. Ja jestem tutaj, ja jestem kotem w tej grze. Ja chodzę moimi własnymi ścieżkami. Startuj. Kocham to, jak one się po prostu momentalnie starają wyhamować, jak takie straszliwie pojebane, żeby tylko się zaczęły te zawody, bo musimy się zatrzymać, żeby to się stało. Jak w GTA 4. Można zapierdalać jak szalonym, ale jak się wjedzie na znacznik misji, auto wyhamowuje w przeciągu po prostu pół sekundy do zera. No to zasuwamy.
Znowu nas zostawia dokładnie na tyle. W każdym tym pieprzonym wyścigu jesteśmy zawsze na tyle. Będzie rajd przełajowy, więc będzie fajnie. Chociaż to się jeszcze zobaczy. Jedziemy w cieniu, spróbujemy zaraz za niego wypruć. Też... Nie, dobra, nie poszło tak jak myślałem. Tam jakiś jeden skurwiel strasznie wypruł do przodu. Trzeba będzie się trochę bardziej natrudzić, żeby go wyprzedzić. Nie wiem, z czego to wynika. Może z tego, że był na samym początku, kurwa, stawki, kiedy zaczynaliśmy. Punkt umiejętności. Aha, dobra. Wyświetl zalety, bo już myślałem, że gra mi, kurwa... Dobra, zjebałem strasznie. Muszę wyhamować. Myślałem, że gra mi będzie przypominać o tym, że... O Jezus Maria, jak ja pojechałem. Muszę teraz lawirować między drzewami. Wow, wow, wow. Dobra, może wycofajmy, tak na wszelki. Jeszcze bardziej. Bo nie chcę sobie spierdolić całego wyścigu tymi jebanymi drzewami. Jeszcze bardziej. O kurwa, to już hardcore. Trzy cofnięcia w jednej chwili to już jest naprawdę... Przesadne przejmowanie się tym, jak nam tutaj idzie. I niepewność siebie. Wyświetliło mi teraz, że mam nową zaletę. To nam daje 3 punkty zalet. Jeszcze 2 i sobie odblokujemy wreszcie ten upgrade do wheel spinów. Ale już chyba w tej chwili, że gra mi przypomina o tym, że mam wheel spina do zrobienia, bo wtedy to już bym się normalnie wkurzył, bo wiecie, gra ma mi co 3 minuty przypominać, że mogę sobie tym kołem zakręcić, to w końcu bym odpuścił i bym im kurwa zakręcił, no bo bez przesady, żeby non stop widzieć powiadomienia. Dobra, czysta jazda. Dobra, czysta powinno zostać. A w końcu Sylwester się zbliża. He, he, he. A, powiedziałem coś fajnego, jestem z siebie dumny. Nie wiem, jak ja jadę, przypierdolę w ten dom, albo i nie. Nie trafię w punkt kontrolny, bo jestem szmatą. Kurwa, no i mnie wyprzedził przez te moje wszystkie tutaj lawiracje. Ale kurde, patrzcie, tą zieloną trasę w ogóle inaczej pokazuje. A tego line'a na ziemi inaczej pokazuje i właśnie zgodnie z line'em jadę i ja i wszyscy tutaj przeciwnicy, więc wytyfy. Ładny tutaj mnożnik się nam nabudował, muszę przyznać, podoba mi się to. Jak się w coś pierdolę, to sobie normalnie nie wybaczę. O kurwa! Chuj do dupy! Taki mnożnik, tyle punktów experience'a! Do tych jebanych zalet by było i chuj! Bombki strzelił. Gdzie jest kurwa kolejny? Jak ja jadę? Gdzie ten kolejny kurwa punkt kontrolny będzie? Tam mi każe jechać, no to będę właśnie kurwa jechał tędy, a nie gdzieś tamtędy. Gra mi tutaj dobrze radzi, w dupie mam, w końcu to przełajówka kurwa, nie? Jestem takim sposobem pierwszy. A ja już jak debil chciałem jechać za tamtym drugim samochodem. No i mamy finish line, a oni w ogóle są gdzieś w chuj z tyłu. Jezus Maria, taki ładny mnożnik, taki ładny mnożnik! Wszystko w pizdu. Ale to już był hardcore, to trzeba przyznać, momentami z tym jeżdżeniem. Gościu był prawie na równi ze mną przez dużą ilość czasu, albo i mnie wyprzedzał. Linia mety. No. Oj, coraz wolniej będą levele szły, coraz... 250! 250 kredytów za pojedynek z rywalem. No chyba, żebym ujechał 50 metrów i go skończył. Max. Inwestować czas, żeby dostać 250 kredytów. Chyba ich pogrzało. Nie wiem, kto się godzi na takie rzeczy. Na pewno nie ja. Te, ziomuś. Co ty tam sobie wyobrażasz? Dobra. Czas dojechać w takim razie tam. Czeka nas mała przejażdżka, żeby w ogóle tamten wyścig zacząć. Chyba, że... Ronda drugim zjazdem. Hehehe. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj mamy piękne pola, przez które możemy się po prostu przesrać na przestrzał. Dlatego sobie wyznaczymy trasę tutaj. Będzie o wiele bardziej optymalnie. Zawsze, będzie to możliwe. Ja będę po prostu patrzył na niebie, na znak Batmana, czyli mój napis cel. I będę jechał w jego stronę. Myślę, że póki nie grzmotnę w żadne drzewa, to powinienem być raczej na lajcie w stanie tam dojechać tak na przełaj o wiele szybciej. Jeszcze pokasujemy dużo rzeczy. No i właśnie tutaj wdupcymy się w jakieś drzewa i to będzie niemiłe. Bardzo niemiłe.
O kurwa, właśnie. I tracę wszystko, co mam. A, no kurwa. To jest minus tych przełajów. Jebane drzewa, mogłoby się to wszystko wcześniej wyświetlać. O, jeszcze może tak będę jechał, co? A... Nie, największy przeciwnik w tej grze to są te jebane mury z dupy wzięte, które są tylko i wyłącznie po to, żeby ograniczyć nasze możliwości tej jazdy przełajowej. To jest chamskie. Why, game, why? Taka osoba ma takie chujostwa robi, co? Jestem smutny. Możemy sobie taką bardziej oddaloną kamerę odpalić. Pierdolę, nadal jadę na przełaj. Nie będę tutaj porzucał moich przekonań i jechał normalną drogą. Znowu widzę drzewa, ale to nic. Za 400 metrów skręć w lewo. Kurwa, są jakieś małe drzewa teraz. Dzięki. Jak ja normalnie będę płakał przez to, że tamten mnożnik straciłem, bo on był taki duży. Bang! Dziwko. Czujesz tą prędkość? Wszystko takie rozmazane. A nieważne, i tak sobie po prostu cyknę. O, dwa samochody tutaj są, szczerze? Tamten z tyłu też? Tam właśnie widzę, że jakiś sobie wisi. Tamten gnój. Dobra, wychodzimy. Fuck! Niekoniecznie tego chciałem. Weź udział. Co, już kurwa? Przecież to jeszcze... Aha, dobra, ładuje mi się wyścig i... Tylko tak trochę dłużej niż zwykle i gra postanowiła mi statystyki wyświetlić, a już się zastanawiam. Co to mnie tu tak... Przepraszam, jeździ! Okidoge. Dobra, stary. Jesteś na doskonałej pozycji. Wygraj ten wyścig i mistrzostwa są twoje. Proszę cię, ja nawet nie muszę wygrywać tego wyścigu, żeby te mistrzostwa były moje. Wracamy do XS-a, najlepsza stacja radiowa. A ja sobie tutaj tak przetnę, wiecie? Nie wiem, czy to jest... Dobra, kurwa. To jest dobry pomysł, tak długo jak nie pierdolnę w to drzewo. O, idealnie. Już jestem na czwartej pozycji. Oczywiście wykorzystując taktykę zatrzymania się na przeciwniku. Czyli najlepszą taktykę do zatrzymywania się albo pokonywania zakrętów. Nauczył mnie jej mój mentor samochodówek, czyli Honda. Które się ciągle śmieje z moich umiejętności, ale w sumie mu się nie dziwię. Ojej, kurwa, właśnie to był mur. Nie zdałem sobie z tego dość wcześnie sprawy, że to jest mur. I że on sobie tak trochę tutaj olał, ale... Dobra, wjechaliśmy na mostek, to już jest pewien sukces. Ktoś nam tutaj siedzi na ogonie. Może jak zacznę tym ogonem machać, to sobie odpuści. Nie, bitch please. Mam tutaj taką w miarę wprost drogę. O Jezus Maria. To jest, ludzie, jedyna sytuacja, kiedy muszę przyznać, że... Nie jestem smutny, że mam tylko 30 klatek na sekundę, ponieważ jest też Forza Autosport, Forza Motorsport 5, tylko że znowuż ona stawia na... Znaczy ma 1080p i ma 60 klatek na sekundę. Też jest na Xbox One, ale... Proszę was, ten otwarty świat tutaj, tego się po prostu nie da zastąpić. To jest niesamowite, jak co można tutaj zdziałać. Już widziałem to drzewo po prostu na mojej masce, więc... Dobra, wyhamowałem troszeczkę hardkorowo, ale to nic, bo moi przeciwnicy tam gdzieś z tyłu za mną hamują dwa razy bardziej, więc nie ma się czym przejmować. O, jakie szkoki. W ogóle prucie przez te wszystkie te zierska, powalanie krzaków, błoto na samochodzie, mniam. Pyszne doznania i pyszna gra w ogóle. Jedna myślę z lepszych gierek, które grałem w tym roku. Paradoksalnie jest to samochodówka, ale nic tego nie zmienia. Dobra, już teraz prujemy w stronę mety w takim razie. O. O, near misy, proszę bardzo. I wjeżdżamy bokiem. To jest piękne, jak się pokazuje ta pozycja, ile punktów się zdobyło i moje auto tam tak tyłem. Jedzie sobie i wszyscy, they are like, what?
oraz mniej expa za wyścigi. No i tak mało do levela, ale w sumie to mnie to nie rusza, bo i tak czekam. Czekam na zalety, ale trochę jeszcze poczekam. Bo niestety experience, żeby kupować te zalety, to trzeba naprawdę cisnąć te punkty expa. Chociaż to ja sobie taki hardkorowy cel obrałem, żeby sobie Willy Spiny zboostować. W ramach tej wycieczki. Jeśli jesteś gotowy, ruszaj w kierunku centrali San Giovanni. Wyruszymy na festiwal, na imprezę rozdania nagród. Aha, dobra, czyli na festiwal, co? Czemu ta kurwa wycieczka musi być tak bardzo dookoła? Nie wiem, no ale na festiwal się tutaj jedzie chyba, nie? Tak, na festiwal. No dobra, okej, tutaj zakończymy odcinek, ludzie. Będzie taki troszeczkę krótszy niż zwykle. Ja już się tutaj osobiście... rozpierdolę to. No może tak na sam koniec odcinka, żeby nie był... O, ty gnido! Jakiś taki niesamowicie mega krótki. Z wami się już będę żegnał. Zrobimy sobie taki krótszy odcinek troszeczkę. A wiecie czemu? Bo mogę taki zrobić i tyle. No i co? No i powrócimy w kolejne, kiedy zakończymy mistrzostwa. Pojedziemy znowu do kolejnej lokacji. I tam zobaczymy... O, 15 tysięcy, nice. I tam sobie już może weźmiemy jakieś takie fajne sportowe autka, a nie jakieś takie ekstrawaganckie, ale o tym się jeszcze pomyśli. O dobra, jeszcze jedną tablicę widzę na mapie. To sobie pojedziemy ją rozbić. Świetny manewr w powietrzu. Co było w nim świetnego, nie wiem. Świetne uniknięcie kolizji. No byłem ledwo obok niego w sumie. Gdzie ta tablica? Yeah! Dobra, dzięki za oglądanie, ludzie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić filmu. Trzymajcie się, bye bye.